Witajcie kochani, nazywam się Artur Ceroński i od pewnego czasu prowadzę taki cykl nauczań zatytułowany Z łaski przez wiarę. Dzisiaj mamy kolejny odcinek tego cyklu. Chcę dzisiaj mówić na temat mówiącej wiary, wiary wypowiadanej. Wiara mówi, jest to bardzo ważna rzecz, że wiara jest ściśle związana z naszym wypowiadaniem tej wiary. To oczywiście nie oznacza, że nie ma takich aspektów wiary, które nie działają bez wypowiadania. Natomiast zasadnicza część wiary musi być wypowiadana, aby ona mogła działać. Ja bym chciał, żebyśmy najpierw sobie zrobili taką krótką podstawę, żebyśmy sobie położyli. Drugi list do Koryntian 4:13. Przeczytamy sobie. Drugi list do Koryntian 4:13. Mając zaś tego samego ducha wiary, jak to jest napisane, uwierzyłem, przeto powiedziałem i my wierzymy, dlatego też mówimy. Czyli Święty Paweł pokazuje, że mówię, dlatego że wierzę. Czyli wiara, ona jest wypowiadana przez Pawła. Prawda? I ona w tym momencie funkcjonuje. Czytamy dalej list do Rzymian 10:10. List do Rzymian 10:10, bardzo znany, klasyczny tekst. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Czyli widzimy, że wiara umiejscowiona w naszym sercu, w naszym wnętrzu, ona doprowadza do usprawiedliwienia, czyli wystarczy, że my, na przykład, że ktoś na przykład uwierzy w to, że Jezus Chrystus umarł za jego grzechy i wstał z martwych, i ten człowiek w tym momencie, kiedy on uwierzył w to, on staje się nowym człowiekiem, on się rodzi na nowo. Rozumiecie? Czyli on jest usprawiedliwiony, jest sprawiedliwym Bożym. Czyli widzimy, że on nie potrzeba, żeby on teraz cokolwiek powiedział do tego. No ale dalej słowo mówi, że a ustami wyznajemy ku zbawieniu, i to jest greckie słowo sozo użyte, które określa te zbawienie w sferze praktycznej. To nie jest w takiej inaczej praktycznej. Wszelkie zbawienie jest w sferze praktycznej, ale to zbawienie dotykalne tu na ziemi. No bo tak naprawdę, jeżeli uwierzyliśmy w sercu swoim, że Chrystus wstał z martwych, to my, to nie wydarzyło się wokół nas nic. Nic. Rozumiecie, na czym rzecz polega? Wydarzyło się coś w sferze niebiańskiej, czyli w tym momencie twój duch został odrodzony, stałeś się częścią nieba. Gdybyś umarł w tej chwili, pójdziesz do nieba, nie spędzisz już nigdy wieczności w piekle. Czemu? Bo ty uwierzyłeś w niezasłużoną ofiarę Jezusa Chrystusa za twoje grzechy. Ale nadal jesteś w problemach. Tak? Nadal twoje życie jest w systemie problemów. I teraz, co ty dalej musisz zrobić? Musisz użyć aparatu mowy, tak? Aparatu mowy, który jest końcówką mocy, jak to nazywam. Ja to nazywam, że język to jest końcówka mocy, będę o tym później mówił, ale zaczynasz wyznawać ku zbawieniu, czyli ku osiągnięciu tego sozo. Sozo to jest zbawienie w czasie teraźniejszym. To jest zbawienie, znaczy to jest zbawienie wieczne i teraźniejsze. O, to jest zbawienie globalne. Prawda? Czyli teraz ja korzystać chcę z pełni zbawienia. Jak mam to robić? Za pomocą ust moich, czyli ja będę zbierał wiarę w swoim sercu i będę ją uwalniał swoimi ustami. I wtedy to coś zacznie wpływać na moje życie teraźniejsze. Te sozo to jest zbawienie dotyczące zdrowia, siły, relacji, funkcjonowania codziennego najszerszy aspekt tego jest. Wolności wszelkiego rodzaju, to jest sozo. Więc ustami wyznajemy, aby osiągnąć tą część zbawienia, która dotyczy rzeczy teraźniejszych. Czytamy dalej. Pierwszy list Piotra 3:10. Pierwszy list Piotra 3:10. Słowo Boże mówi, bo kto chce być zadowolony z życia i oglądać dobre dni, ten niech powstrzyma swój język od złego, a wargi swoje od mowy zdradliwej. Szok! Kto chce być zadowolony z życia
i oglądać dobre dni. Czy tu jest napisane, niech uwierzy w swoim sercu, że Jezus wstał z martwych? Albo niech wiarę zbiera w swoim sercu? Nie. To jest napisane, że jeżeli ty chcesz oglądać, tak, czyli dotknąć szczęścia codziennego dzisiaj, czyli jeżeli ty chcesz skorzystać z tego zbawienia Chrystusowego w sposób praktyczny dzisiaj, to ty musisz powstrzymać język swój od złego, a wargi swoje od mowy zdradliwej. Czyli tutaj jest mowa o tym, że ty, jeżeli chcesz dotknąć szczęścia, chcesz być szczęśliwy tu na ziemi, tak? Szczęściem Chrystusowym, to musisz odpowiednio mówić. Ewangelia Jana 1:1, zakończymy tą podstawę tym tekstem. Ewangelia Jana 1:1. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. A więc widzimy, że Słowo wypowiedziane, ja powiedziałem, że kiedyś mówiłem o tym na którymś z nauczań, że tym Słowem jest Jezus, czyli wypowiedziany. Bóg się wypowiedział, czyli wypowiedź Boga spowodowała manifestację Chrystusowości, czyli wypowiedź Boga, ona wszystko stworzyła na początku. Tak? Wszystko przez nie powstało, nic bez niego nie powstało, znamy te teksty. Chodzi o to, żebyśmy zrozumieli, że człowiek jest na podobieństwo Boga. My jesteśmy na podobieństwo Boga, czyli jesteśmy tacy jak Bóg z wyjątkiem bóstwa. To najkrócej można powiedzieć. I teraz my musimy zrozumieć, że skoro Bóg za pomocą swojego języka, swoich warg, swojej mowy, on uwalnia rzeczywistość jakąś, tak, rzeczywistość wszelką, to i my mamy ten sam model do powielenia. Czyli nasze usta, one są elementem wypowiedzi Bożej. Czyli tak jak mówimy, tak mamy. Rozumiecie? To jest zasada funkcjonowania duchowej rzeczywistości. I chcę najpierw, żebyśmy sobie pewną historię obejrzeli w Biblii, a potem omówimy następne elementy używania naszego języka. Ale chciałbym, żebyśmy zaczęli od drugiej Księgi Królewskiej. Druga księga królewska. Czwarty rozdział. Od 19 do 37 wersetu. A może wcześniej zacznijmy. A może sobie zaczniemy od 8. Pewnego razu przechodził Elizeusz przez Szunem, a mieszkała tam zamożna kobieta, która go zatrzymała, aby spożył posiłek i odtąd, ilekroć stamtąd tamtędy przechodził, wstępował do niej na posiłek. Rzekła tedy do swego męża, oto teraz wiem, że ten mąż Boży, który stale do nas zachodzi, jest święty. Zróbmy więc dla niego maleńką murowaną izdebkę i wstawmy tam dla niego łóżko, stół, krzesło i lampę. Ilekroć przyjdzie do nas, wstąpi tam. Pewnego razu, gdy znów tam zaszedł i zatrzymał się w izdebce, aby odpocząć, rzekł do swojego sługi Gehaziego, zawołaj tę szunamitkę. A gdy ją zawołał, ona stanęła przed nim. I rzekł jeszcze do niego, powiedz jej, oto sprawiłaś sobie z powodu nas cały ten kłopot. Co można dla ciebie uczynić? Czy można wstawić się za tobą do króla lub dowódcy wojsk? A ona odpowiedziała, mieszkam pośród swojego ludu. Rzekł jeszcze, co by tu dla niej uczynić? Gehazi odpowiedział, wszak nie ma syna, a mąż jest jej stary. Rzekł więc, zawołaj ją. A gdy ją zawołał, stanęła w drzwiach i rzekł, o tym czasie za rok będziesz piastowała syna. A ona na to, nie mój Panie, mężu Boży, nie łudź Twojej służebnicy. Kobieta ta poczęła i za rok o tym czasie porodziła syna, jak powiedział do niej Elizeusz. Pierwsza część.
zatrzymamy się na chwilę, widzimy Elizeusza, męża Bożego, Bożego proroka, który podróżuje i zaczyna podróżować często przez jeden region. W tym regionie zapoznaje pewnych ludzi, którzy rozpoznają, że jest sługą Bożym, rozpoznają w nim służbę Bożą. Ci ludzie chcą mieć z nim kontakt, chcą mieć z nim relacje, a więc postanawiają zbudować mu małą izdebkę, żeby mógł tam być z nim. I teraz on w wyniku wdzięczności proponuje cud. I w wyniku tego cudu kobieta, która nie może mieć dzieci, a jej mąż jest już zbyt stary, żeby móc ją zapłodnić, czyli widzimy tutaj, że są ewidentne elementy naturalne, które są już, że tak powiem, temat jest pożegnany, czyli nie mamy naturalnych możliwości rozrodu. I tutaj następuje cud, ona zachodzi w ciąży. Widzimy, zaszła w ciąży w wyniku nadprzyrodzonego działania Bożego. A gdy dziecko podrosło, i teraz zobaczcie, w ogóle to jest ciekawa rzecz. Ta kobieta, ona, jej, widać, że jej wiara rośnie. Jej wiara rośnie. Bo ona w ogóle nie wierzyła w to, że może mieć dzieci, ale uwierzyła w to, że Bóg może dokonywać cudów. I ona, i zaczyna się jej rozwój, musisz uczyć się takie rzeczy podprogowo czytać, co tam jest podprogowo przekazane, że ona rośnie w wierze, ta kobieta, ona rośnie w wierze. Rośnie w wierze, cały czas rośnie w wierze. A gdy dziecko podrosło, wyszło pewnego razu do ojca, do żniwiarzy, wtem rzekł do swojego ojca, moja głowa, wtedy ojciec rzekł do niego, zanieś je do jego matki. A gdy je wziął i zaniósł do jego matki, siedziało na jej kolanach aż do południa, po czym zmarło. A więc widzimy, że to, co się stało dobrego w życiu tej kobiety, zmarło. Zostało zniszczone. Diabeł zaatakował jej dziecko. Ale czy zmarła jej wiara? Nie, jej wiara nie zmarła. Wiara jest silniejsza niż śmierć. Wtedy ona wyszła na górę i położyła je w łożu męża Bożego i zamknąwszy za nim drzwi, wyszła. Następnie przywołała swego męża i rzekła, przyślij mi proszę jednego ze sług i jedną oślicę, pośpieszę do męża Bożego i wrócę. A on rzekł, po co chcesz dzisiaj iść do niego? Przecież ani to nów, ani szabat, lecz ona na to, daj spokój. Osiorwawszy więc oślicę, rzekła do swojego sługi, prowadź i ruszaj, nie zatrzymuj się, dopóki ci nie rozkażę. Widzimy, że ta kobieta nie robi żadnego pochówku. Co jest w ogóle ciekawe, jej mąż zero w ogóle orientacji w terenie. Facet w ogóle, wiecie, spłodził dziecko, będąc normalnie już impotentem w wyniku jakiejś tam starczych chorób. Ale on nie widzi dalej nic. Czyli ta wiara w nim nie rośnie. Zauważyliście to, że w nim w ogóle zero, więcej religia w nim rośnie. Po co ty do tego proroka idziesz, skoro dzisiaj ani szabat, ani nów. W ogóle dla niego kontakt z mężem Bożym, kontakt w ogóle ze świętością jest związany z jakąś tam formą religijności. Czyli widzimy religijnego, niewierzącego człowieka. Natomiast ona rośnie w wierze. Zobaczcie wiarę tej kobiety. Ta kobieta, ona nie robi pochówku. Ona niesie to dziecko do izdebki Elizeusza, ona je kładzie na jego łóżku i ona każe osiodłać sobie osła i ona idzie do Elizeusza. Po co ona tam idzie? No bo wiecie, ona ma wiarę. No bo skoro Bóg dał dziecko, tak, w nadprzyrodzony sposób, okej? No to, przepraszam, ale ona nie ma zgody na to, aby to dziecko zostało zabrane w naturalny sposób. Rozumiecie? Jej wiara rośnie. On jej przeszkadza, ten jej mąż, bo to mówię, religijny, niewierzący człowiek. Po co tam jedziesz? A ona mówi, daj spokój. Zobaczcie, wiara nie dyskutuje zbędnie. Ona, zobaczcie, to jest bardzo ważne, już pojawia się wyznanie wiary u niej. Ona nie dyskutuje na tematy niewiary. Zobaczcie, już jej język zaczyna wchodzić w grę tutaj. Ruszywszy, przybyła do męża Bożego na górę Karmel, gdy zaś mąż Boży
Stara ją zobaczył, rzekł do Gehaziego, swojego sługi, otóż owa szunamitka, czyli on w ogóle wiedział, że coś się dzieje już. Wybiegnij proszę naprzeciw niej i zapytaj jej, czy jest zdrowa, posłuchajcie, czy zdrów jej mąż, czy zdrowe jej dziecko. I teraz on wychodzi i pyta tak, czy jesteś zdrowa, czy zdrowy jest twój mąż, czy zdrowe jest twoje dziecko, a ona odpowiedziała, zdrowi jesteśmy. I teraz zrozum, pytanie, czy jesteś zdrów, miało bardzo szeroki aspekt. To jest tak jak z tym słowem zbawienie, z tym soto, że to jest bardzo szeroki aspekt tego. Tutaj, czy ty jesteś zdrów, to znaczało, czy tobie się dobrze wiedzie, czy u ciebie wszystko w porządku, czy każda dziedzina twojego życia jest w porządku. I ona mówi, tak, zdrowi jesteśmy. A teraz zobaczcie, jak wyglądają fakty. Właśnie jest to kobieta, której zmarło dziecko. Okay? Czyli jej stan jest dramatyczny. Nie ma się dobrze w ogóle. Jej mąż, niewierzący, religijny człowiek, rozumiesz? W ogóle przypuszczam, że żadnych relacji nie mają. Mają w ogóle masakryczna sprawa, jeżeli chodzi o małżeństwo. Źle jest. No i co? No i dziecko nie żyje. W ogóle nie żyje. Tam nie ma kwestii, czy ono jest zdrowe, czy ono się dobrze ma. Ono nie żyje. Ono umarło. Ale jaka jest odpowiedź tej kobiety? Zdrowi jesteśmy. Dlaczego ona tak odpowiada? Bo ona tak wierzy. Ona wierzy pomimo tego, co widzi. Ona widzi swój stan psychiczny w drobiazgach. Ona widzi stan psychiczny swojego męża w drobiazgach. Ona widzi śmierć swojego dziecka. Ona widzi rozjazd wszelkiego rzędu. Ona jest zawiedziona na pułapie całej duszy i całego ciała. Rozumiecie? Ona jest zawiedziona i zdruzgotana. Ale co ona mówi? Ona mówi wiarę. Wiarę mówi. Ona wypowiada słowa wiary. Jaki jest efekt tego? Nie będę tego dalej czytał. Albo przeczytam. A gdy przyszła do męża Bożego na górę, obiegła jego nogi, Gehazi przystąpił, chcąc ją odsunąć, lecz mąż Boży rzekł, zostaw ją, gdyż gorzko jej na duszy. Pan zaś zataił te rzeczy przede mną i nie objawił mi. Wtedy ona rzekła, czy ja prosiłam mojego Pana o syna, zobaczcie, jaki stan jej duszy. Czy nie powiedziałam raczej, nie łudź mnie. Wtedy on rzekł do Gehaziego, przepasz swoje biodra i weź moją laskę w swoją rękę i idź. Gdy go spotkasz, nie pozdrawiaj go, a gdy ciebie kto pozdrowi, nie odpowiadaj mu i połóż swoją laskę na twarzy chłopca, lecz matka chłopca rzekła, jako żyje Pan, jako żyjesz Ty, nie odstąpię od Ciebie. Wstał więc i poszedł za nią. Gehazi zaś wyprzedził ich i położył laskę na twarzy chłopca, lecz ten nie odezwał się, ani nie dał znaku życia. Zawrócił więc naprzeciw niego i oznajmił mu, chłopiec się nie obudził, a gdy Elizeusz wszedł do domu, to chłopiec leżał martwy na jego łożu. Wszedł więc tam, zamknął drzwi przed nimi obojgiem i zaczął się modlić do Pana. Potem wszedł na łóżko i położył się na dziecku, przykładając swoje usta do jego ust, swoje oczy do jego oczu i swoje dłonie do jego dłoni i przytulał się do niego tak, iż rozgrzało się ciało dziecka. Potem cofnął się i chodził po domu tam i z powrotem. Następnie wszedł znów na łóżko i przytulał się do niego. Potem wtem chłopiec kichnął 7 razy i otworzył oczy. Wtedy on przywołał Gehaziego i rzekł do niego, zawołaj tę szunamitkę. A gdy ją przywołał, ona przyszła do niego, rzekł, zabierz swego syna. Gdy weszła, padła do nóg jego i pokłoniła mu się do ziemi, potem zabrała swego syna i wyszła. Czyli widzimy sukces wiary. Sukces wiary. Sukces wiary tej kobiety. Ta kobieta, ona nie wycofuje się ze swojej wiary i ona mimo całego nacisku zewnętrznego z każdej strony oraz nacisku wewnętrznego, czyli z pułapu jej duszy, ona nie wycofuje się z wiary i ona wypowiada wiarę. Zobaczcie, bardzo ważna kwestia. Ja mówię, to pierwsza kobieta ruchu wiary. Pierwsza osoba ruchu wiary, o której tak dużo jest opisana. Wiecie? To jest bardzo ważna rzecz. Wiara wypowiadana doprowadziła do sukcesu w jej życiu. I lecimy dalej w związku z tym, przyjaciele. List świętego Jakuba 3.1.12. List świętego Jakuba 3.1.12.
Niech niewielu z was zostaje nauczycielami, bracia moi, gdyż wiecie, że otrzymacie surowszy wyrok. Dopuszczamy się bowiem wszyscy wielu uchybień. Jeśli kto w mowie nie uchybia, ten jest mężem doskonałym, który i całe ciało może utrzymać na wodzy. Jeśli kto w mowie nie uchybia, zobaczcie, co się dzieje. Żeby całe swoje ciało trzymać na wodzy, czyli całą swoją psychofizyczność, tak? Musimy mówić w wierze. A jeśli koniom wkładamy w pyski wędzidła, aby nam były posłuszne, to kierujemy całym ich ciałem. Zobaczcie, język jest jak wędzidło, kieruje naszym życiem psychofizycznym. Także i okręty, chociaż są tak wielkie i gwałtownym wiatrem pędzone, kierowane bywają maleńkim sterem, tam dokąd chce wola sternika. Tak samo jak i język jest małym członkiem, lecz pyszni się z wielkich rzeczy, jakże wielki las zapala mały ogień. Jakub pokazuje, że język, on może przynosić nam albo sukces, albo porażkę. I język jest ogniem. Język jest wśród naszych członków swoistym światem nieprawości. Kala on całe ciało i rozpala bieg życia, sam będąc rozpalony przez piekło. Czyli my widzimy, że diabeł, on chce, abyśmy źle mówili. Bo kiedy będziemy źle mówić, kiedy będziemy mówić w niewierze, to będziemy niszczyć siebie i wszystko, co jest wokół nas. Bo wszelki rodzaj dzikich zwierząt i ptaków, płazów i stworzeń morskich może być ujarzmiony i został ujarzmiony przez rodzaj ludzki. Natomiast nikt z ludzi nie może ujarzmić języka, tego krnąbrnego zła, pełnego śmiercionośnego jadu. Więc widzimy, że po ludzku to jest rzecz niemożliwa. Pamiętacie, jak nauczałem ostatnio na temat wiary w moc? Nasz język musi być poddany działaniu Bożej mocy. Ludzie, którzy są narodzeni z Bożego Ducha, winni poddawać swój język Bogu. Winni uwalniać wiarę w stosunku do swojego języka, aby on mówił prawidłowo. Rozumiecie? Nim wysławiamy Pana i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boże. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak, bracia moi, być nie powinno. Czy źródło wydaje z tego samego otworu wodę słodką i gorzką? Czy drzewo figowe, bracia moi, może rodzić oliwki albo winna lata roślin figi? Tak też słony zdrój nie może wydawać słodkiej wody. My widzimy, jak to jest ściśle związane z tym, co jest w nas. Poziom wiary w nas, on jest uwalniany przez naszą mowę. Jakże język jest też informacją dla nas. Dlatego jest napisane, z obfitości serca mówią usta. Jakże ważną jest rzeczą, żebyśmy sprawdzali poziom swojej wiary przez swoje wypowiedzi. I jakże ważną jest rzeczą, żebyśmy wprzęgli nasz język, tak, w cały system wiary. Za pomocą tego, co mówisz, dowiesz się, jak masz w środku. Za pomocą tego, co mówisz, dowiesz się, jaki jest twój pułap wiary. Nie zdziw się. Jeśli rozpoznasz, że twój pułap wiary jest niski, wtedy bierz się za rozwój swojej wiary. Rozwijaj się w wierze. Zrozum też, że to, co jest w twoim wnętrzu, musi być wypowiadane. Musisz wypowiadać wiarę. Wypowiadana wiara będzie prowadziła twoje życie do sukcesu. Ewangelia Mateusza 8, 7, 10. Ewangelia Mateusza 8, 7, 10. Może od 5 nawet. A gdy wszedł do Kafarnaum, przystąpił do niego setnik, prosząc go i mówiąc: Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Rzekł mu Jezus: przyjdę i uzdrowię go. A odpowiadając setnik, rzekł: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój. Bo ja jestem człowiekiem podległym władzy i mam nad sobą żołnierzy. I mówię temu: idź, a idzie, innemu zaś: przyjdź, a przychodzi, i słudze memu: czyń, a czyni. Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: zaprawdę powiadam wam, u nikogo w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem. Widzimy, że, jakie tutaj jest objawienie pokazane, że setnik, który nie jest Żydem, on jest człowiekiem, który wierzy w Jezusa, natomiast nie jest Żydem, ma zrozumienie, że jego dom jest skalany przez jego nieżydostwo i on mówi: Panie, nie musisz tam iść do mnie. Nie zaciekawie u mnie, ale powiedz tylko słowo. Zobaczcie, on wierzy w moc wypowiadanego słowa. On wierzy, że istnieje w duchowej rzeczywistości system hierarchiczny, że jeżeli Jezus,
który jest Bogiem, który jest Mesjaszem, on wypowie słowo wiary, tak? To w tym momencie wszystko to, co jest pod Jezusem, czyli wszelkie zwierzchności, czyli wszystko również to, co niszczyło Jego sługę, zostanie usunięte. On wierzy w moc wypowiadanego słowa. Ten setnik, rozumiesz? Spójrz na to zjawisko. A Jezus mówi, wow, u nikogo w Izraelu takiej wiary nie znalazłem. Czego Bóg szuka? Bóg szuka, tak, cały czas, jakby ludzi, którzy będą wypowiadać wiarę, będą nabywać wiary i wypowiadać wiarę. Bo ci ludzie, którzy nabywają wiarę i wypowiadają wiarę, tak, są na pierwszej linii frontu. To oni szerzą Królestwo w mocy Ducha Świętego. Dalej czytamy. Ewangelia Mateusza, 17:20. Ewangelia Mateusza, 17:20. A on im mówi, dla niedowiarstwa waszego, bo zaprawdę powiadam wam, gdybyście mieli wiarę jak ziarko gorczycy, to powiedzielibyście tej górze, przenieś się tam, a przeniesie się i nic niemożliwego dla was nie będzie. Tutaj widzimy, że Jezus karci niedowiarstwo swoich uczniów. I on mówi, gdybyście mieli wiarę, powiedzielibyście. Przeczytajmy jeszcze do tego jedną rzecz. Ewangelia Marka 23. 11 rozdział. Ewangelia Marka, 11 rozdział. Teraz powiem, przyjaciele. Tak, 23-24. Zapewne powiadam, Królestwo, bo ktokolwiek by rzekł tej górze, wznieś się i rzuć w morze, a nie wątpiłby w sercu swoim, lecz wierzył, że stanie się to, co mówi, spełni mu się. Dlatego powiadam wam wszystko, cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a stanie się wam. Jezus wyraźnie im pokazuje, że wiara, ona musi być wyznawana, ona dopiero jako wyznawana wiara, wiara jako wyznawana wiara jest wiarą aktywną. Jezus mówi, gdybyście powiedzieli, tak? Gdybyście powiedzieli i bez powątpiewania, to osiągnęlibyście cud. Czyli gdybyście powiedzieli w wierze, to byście usunęli ten problem. Nie wiem, czy zauważyłeś, w ogóle Bóg nie chce, żebyśmy mówili Mu o swoich problemach. Znaczy, to nam nie chce, to też tak nie, to nam nie chce, no bo on słucha Ciebie, tylko mówienie Bogu o Twoich problemach nic nie wnosi, nic. Bóg chce, żebyś Ty mówił problemom o wielkości Boga, a nie Bogu o wielkości problemów. W ogóle Jezus mówi, gdybyście powiedzieli tej górze, no gdybyście tylko zechcieli uwolnić wiarę swoimi ustami, gdybyście chcieli. To stałoby się to wam. I cokolwiek byście jakby w ten sposób uruchomili, to by to działało. Rozumiecie, przyjaciele? To tak działa po prostu. Ewangelia Mateusza 12:37. Albowiem na podstawie słów Twoich będziesz usprawiedliwiony, na podstawie słów Twoich będziesz potępiony. Czyli słowa, które wypowiadamy, tak, one przynoszą do naszego życia albo sukces, albo porażkę. Każde słowo, rozumiecie ludzie? Każde słowo, które wypowiadamy w takich czy w innych okolicznościach, w sposób poważny czy w sposób niepoważny, przynosi do naszego życia albo sukces, albo porażkę. Twoje jutro jest uzależnione od tego, co mówisz dziś. Rozumiesz? Twoje dziś jest sumą tego, co powiedziałeś do dziś. Masz dzisiaj tak, jak mówiłeś do dziś. Więc wiesz, do kogo możesz mieć pretensje tylko i wyłącznie o stan twojego życia? Do siebie samego. I wiesz, co musisz zacząć robić?
musisz zmienić swoje mówienie. A żeby zmienić mówienie, no to trzeba zmienić myślenie. Rozumiesz? Musisz nabywać wiarę i wypowiadać tą wiarę, żeby mieć sukces w życiu. Kochani, teraz ja chciałbym, żebyśmy poszli krok dalej. Będę mówił o bardzo, bardzo praktycznych rzeczach i zacznę od tego, jakie powinno być nasze wyznanie. Czyli narysujemy globalny system wyznania. Co wyznajemy? Co ogłaszamy? Przede wszystkim Boże obietnice z Biblii. Boże obietnice z Biblii to jest coś, co wyznajemy i co ogłaszamy. Czyli musisz poznawać Boże obietnice, które są w Biblii i one muszą stać się częścią Twojego wyznania. Po drugie, ogłaszamy Boże Słowo do naszego ducha uwolnionego. Czyli ogłaszamy to, co Bóg powiedział do nas w naszym duchu. To ogłaszamy. Czyli obietnice w Biblii, które są. I te obietnice, i te prawidła, które Bóg powiedział do naszego ducha. Co dalej ogłaszamy? Po trzecie ogłaszamy przekonania Bożego serca. Czytając Biblię, przebywając z Bogiem, mając rozwinięte życie modlitewne, poznając Boże serce, uczmy się nazywać te rzeczy i wypowiadać je. Ogłaszajmy Boże pragnienia. Ogłaszajmy Boże marzenia. Ogłaszajmy te rzeczy. A więc przekonania Bożego serca. Ogłaszajmy też przekonania naszego ducha. Czyli to, do czego jesteśmy przekonani w naszym duchu. Ogłaszajmy nasze przekonania. I oczywiście ja przez cały czas mówię o poddaniu się Bogu. Ja mówię w systemie poddania się Bogu. Nasze przekonania, które są wynikiem przebywania z Bogiem. Te rzeczy ogłaszajmy. Następnie ogłaszajmy naszą tożsamość w Chrystusie. A więc ogłaszamy to, kim jesteśmy w Chrystusie. W każdej dziedzinie życia. To musi być w systemie naszego wyznania. I następną rzeczą, którą ogłaszamy, to jest Boży sąd nad szatanem. Ogłaszamy Boże sądy nad diabłem. I te rzeczy, przyjaciele, Boże obietnice w Biblii, Boże Słowo do naszego ducha, przekonania Bożego serca, przekonania naszego ducha, nasza tożsamość w Chrystusie i Boży sąd nad szatanem, to są rzeczy, które muszą stanowić podstawę naszego mówienia w ogóle. O. To na tym wszystko ma być. Każda nasza wypowiedź musi wynikać z czegoś, co powiedziałem przed chwilą, z któregoś z tych punktów. W jaki sposób wyznajemy? Po pierwsze, uporczywie aż do skutku. My nigdy nie wycofujemy się z naszego wyznania. Ogłaszamy Boże prawidła, o których mówiłem wcześniej, uporczywie aż do skutku. Cały czas. Po drugie, zapobiegawczo. A więc wzmażamy nasze wyznanie w jakiejś dziedzinie, która wymaga ochrony, która wymaga jakiegoś ruchu bezpośredniego. Następnie robimy to odważnie. Wiarę wyznajemy odważnie, bez żadnego zahamowania. Odważnie. Zdecydowanie i odważnie. Wyznajemy zawsze. Następna rzecz. Nie tylko w kościele i w jakichś rozmowach z chrześcijanami, ale zawsze, w każdej rozmowie, w każdym kontakcie. Wyznajemy, następna rzecz, do siebie i do innych. A więc nie mówimy tylko do innych, albo tylko do siebie. I do siebie, i do innych.
Nasz umysł musi to słyszeć i środowisko, które jest wokół nas, musi to słyszeć. Teraz takie cztery elementy, które stanowią jakby kolejne piętro na tym, co powiedziałem przed chwileczką. A więc mówimy zgodnie ze stanem swojego serca. To jest bardzo ważne. Czyli my nie możemy mówić inaczej, jak tylko tak, jak mamy w swoim sercu. A więc najpierw nasze serce musi być wypełniane, czyli nasze wnętrze musi być wypełniane prawidłami Bożymi. Musimy w nie zawsze najpierw wierzyć, a dopiero potem je wypowiadać. Rozumiecie? Oczywiście to nie oznacza, że my musimy mieć super wielką wiarę w nas. Nie. My od razu, kiedy uwierzymy, to wypowiadamy. Ale musimy uwierzyć. Nie możemy nauczyć się tego od kogoś. Że na przykład ktoś wypowiada i teraz my też będziemy wypowiadać, ale my nie wierzymy w to. No, ja nie wierzę w swoje uzdrowienie, ale będę wypowiadał, że jestem zdrowy, w ranach i sińcach Jezusa jest moje uzdrowienie i wtedy to się będzie manifestowało. No, nie będzie się manifestowało. Będzie się manifestowało tylko wtedy, kiedy będziesz wierzył w to w sercu swoim. Dopiero wtedy się będzie manifestowało. A więc wypowiadamy wiarę z naszego serca. I o tym jest napisane w Ewangelii Mateusza 12:34-35. Po drugie, unikamy słów nieużytecznych. O tym jest napisane w Ewangelii Mateusza 12:36. Słowa nieużyteczne, czyli słowa, których nie można użyć w praktyce, w praktykowaniu wiary, tak, w takiej czy w innej dziedzinie, nie powinny być wypowiadane przez nas w ogóle. Czyli unikamy słów nieużytecznych. Tak? Po trzecie, mówimy wiarę, czyli my wypowiadamy wiarę, nie niewiarę. Wiara jest pewnością, więc wypowiadamy pewność. Rozumiecie? Wypowiadamy wiarę. O tym jest napisane w drugim liście do Koryntian 4:13. I następnie, czwarty element, mówimy prawdę Bożą. Czyli my wypowiadamy prawdę Bożą. O tym jest napisane w liście do Efezjan 4:25. Prawdę Bożą wypowiadamy. Tylko Bożą prawdę. I teraz, idąc dalej, znajdźmy przypowieści Salomona 18:11. Przypowieści Salomona 18:11. Jest napisane, oj, przepraszam, 18:21. 18:21. Śmierć i życie są w mocy języka. Lecz kto nim zyskuje przyjaciół, korzysta z jego owocu. A więc widzimy, że w mocy języka jest śmierć i życie. Naszym zadaniem jest tak wytrenować swój język, tak, abyśmy zdobywali nim przyjaciół, czyli żebyśmy szerzyli realnie Królestwo Boże. My trening języka musi być bardzo. Kładziemy nacisk na trening języka, poddajemy nasz język Bogu i trenujemy nasz język, czyli nie mówimy w ten sposób, żeby tego nie skontrolować. Kontrolujemy swoją mowę, uczymy się. Potem będzie nam to szło bardzo łatwo, bo potem to jakby ten język wejdzie. On się stanie jakby automatyczną częścią naszego serca. Ale początek jest taki, że my uczymy się, w jaki sposób ten język musi być kontrolowany. Czyli my dbamy o to, aby ten język niósł tylko życie. I tutaj mamy takie dwa elementy. Pierwszy jest opisany w przypowieściach Salomona 25:15 i to jest język łagodny. A więc dbamy o to, żeby nasz język był językiem łagodnym.
To nie oznacza, że nasz język nie może być, nie może nieść pewnych silnych przesłań i tak dalej. Natomiast język łagodny to jest język, w którym nie funkcjonuje forma złości, złośliwości, nie funkcjonuje forma gniewu cielesnego. Rozumiecie? Nie funkcjonuje forma różnego rodzaju nacisku. Tak? Język łagodny. To jest taka rzecz, gdzie zaczynamy trenować, znaczy łagodny język zaczynamy trenować. No i druga rzecz opisana w liście do Efezjan 4:29, to jest unikanie nieprzyzwoitych słów. Słowa nieprzyzwoite to nie określa się tego, że to określenie nie ma, tutaj nie ma jakby, jego podstawą nie są, jakby to powiedzieć, bo dla jednych rzeczy słowa pewne są nieprzyzwoite, dla innych są przyzwoite. Słowa nieprzyzwoite to są słowa, które nie niosą za sobą jakiejś formy przyzwoitości. To znaczy, są to słowa chamskie. Słowa nieprzyzwoite to słowa chamskie, to słowa wulgarne, które to słowa nie niosą za sobą żadnego potencjału życia. Bo czasami jest tak, że jesteś poprowadzony do użycia jakiegoś słowa, które ogólnie jest uznane za obelżywe. Ale ono będzie niosło element porządności, czyli ono będzie potrzebne Tobie na przykład do wniesienia pewnej dramaturgii sytuacji, rozumiesz, do określenia dramaturgii sytuacji, do dramaturgii tematu. I Ty wtedy takiego słowa użyć możesz. Ale ono będzie niosło za sobą potencjał przyzwoitości. Natomiast wszelka forma wulgaryzmu i nieprzyzwoitości, która nie ma żadnego zastosowania, ona musi być absolutnie wyeliminowana z Twojego życia. Absolutnie wyeliminowana. To czuć w duchu to, co się mówi. Czy to, co się mówi, to przynosi życie, czy nie przynosi życia. I wiecie, ja chcę, żebyście sobie na samym końcu zrobili takie zestawienie. W ogóle chciałbym, żebyś w ogóle ocenił swój język. Oceń swój język. Zobacz, jak on wygląda. Weź go na warsztat. Weź na warsztat swój język. I chciałbym, żebyś zrozumiał, że bardzo ważną rzeczą jest, abyś po pierwsze mówił pięknie. Ucz się mówić pięknie. Pięknych słów używaj. Pięknych słów. Wiara, która jest w Twoim duchu, ona jest piękna. Używaj pięknych słów. W ogóle ucz się używać pięknych słów. Jeżeli nie potrafisz używać pięknych słów, tak? Nie masz zasobu pięknych słów, to nabywaj zasobności tych słów poprzez czytanie różnych książek, poprzez słuchanie piękna w ogóle. Pamiętaj, aby Twoje słowa dalej były mądre. Mów mądrze. Czyli nie mów jak głupek. Niech Twoje słowa, one nie będą... Niech w nich się zawiera praktyczna wiedza zawsze. Zresztą przerobiona przez Ciebie. A więc słowa mądre, mów mądrze. Po trzecie, mów szczerze. Niech Twoje słowa będą szczere. Wierze jest mądrość, w wierze też jest szczerość. Niech Twoje słowa nie będą w żaden sposób manipulacyjne. Niech one będą szczere. Dalej mów w sposób jasny. Mów w jasny sposób. Czyli nie zawiły. Rozumiecie, kochani? Nie mówcie w zawiły sposób. Mówię w sposób jasny, klarowny. Uczcie się tego. Następnie mówcie zwięźle. Zwięźle. Im bardziej zwięzły wypowiedzi, tym lepiej możesz uwolnić wiarę. Wiara świetnie porusza się w zwięzłych wypowiedziach. Następnie mów w sposób miły. Ucz się stosować odpowiedni ton głosu. Pamiętaj, że Twój język to jest też to jest ton głosu. To jest to, co wpływa na cały system przekazu. Mów miło. Nie mów srogo. Nie bądź srogi w swoich wypowiedziach. Możesz mówić mocne rzeczy, odważne rzeczy, silne rzeczy, ale może to nie być srogie. Rzecz sroga, ona wzbudza nie autorytet, tylko strach.
strach po prostu. Srogi ton głosu, srogie wypowiedzi. Nie mów w pewien sposób wywrzasły. Często ludzie uważają, że muszą przekrzyczeć innych ludzi. Nie bądź człowiekiem wywrzasłym. Mów bez zniecierpliwienia. Niech cierpliwość objawia się w twoich wypowiedziach. Nie wbijaj się ze swoimi słowami w rozmowy innych ludzi. Nie wbijaj się ze swoimi wypowiedziami. Rozumiesz? Daj się wypowiadać innym ludziom. Niech mówią, to jest ich sprawa, co oni mówią. Niech objawia się cierpliwość w twoich wypowiedziach. Mów dalej spokojnie. Mów spokojnie. Niech w wypowiedziach twoich będzie spokój, niech nie będzie potencjału niepokoju i strachu. Jeszcze raz mówię, możesz mówić rzeczy silne, rzeczy potężne, możesz podnosić głos, to nie o to chodzi. Możesz używać swoich emocji w odpowiedni sposób do przekazów różnego rodzaju, do wypowiedzi, ale musi być w tym spokój. I ostatnia rzecz to jest to, żebyś nauczył się cytować słowo. Musisz być pełen słowa. Niech w twoich wypowiedziach będzie cytowane słowo. To jest bardzo ważna rzecz. Niech słowo będzie cytowane. Nie mów religijnie. Pamiętaj. Niech cała twoja formuła wypowiedzi nie będzie religijna i niech zawsze będzie miłosna. To jest bardzo ważna rzecz. Wiecie, przekazuję wam te rzeczy, bo ja rozumiem dzisiaj, jak ważną rzeczą jest język. Jak ważną rzeczą jest język. Uczcie się tego przecie. Dobry Ojcze, ja dziękuję ci za tych ludzi, którzy słuchali dzisiejszego słowa. Ja dziękuję ci i modlę się, aby to słowo wydawało stukrotny plon w życiu. Ja w imieniu Jezusa eliminuję wszelkie demoniczne siły atakujące ich języki, ich formy wypowiedzi, Ojcze. Ojcze, ja związuję w tej chwili wszelkie obciążenia na ich językach. Ja uwalniam namaszczenie lekkiej mowy, mowy wiary. Duchu Święty, wpływaj na ludzi w sferze wypowiadania wiary. Niech w ich życiu wiara mówi.